Cześć! W dzisiejszym podcaście mam 7 lekcji dla osób, które boją się porażki i realizacji swoich marzeń, boją się być oceniane. Lekcji, których nauczyło mnie 5 lat prowadzenia firmy. Więc wszystko, jak zawsze, z życia wzięte. Zapraszam! Cześć! Z tej strony Klaudyna i to jest podcast Przygarnij Spokój, który pokazuje Ci, jak praktycznie przejąć kontrolę nad emocjami, stresem w ciele, natłokiem myśli i energią osobistą w codziennym życiu. Tak, żebyś mogła budować życie pełne szacunku, miłości i godności na Twoich własnych warunkach i być wsparciem i przykładem dla ludzi, których kochasz. Wyjdź ze swojej głowy i zacznij żyć, bo dziś jest dobry dzień, żeby nieść światło i zostawić świat odrobinę lepszym miejscem dla następnych pokoleń. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj specjalny odcinek dla tych z Was, którzy chcą coś więcej zrobić w życiu, ale macie gdzieś taką myśl, że boicie się porażki, że to może jeszcze nie to, że jeszcze niewystarczająco dużo wiecie, nie wiecie, czy Wasz pomysł zadziała, ponieważ dzisiaj jest 5-lecie, odkąd założyłam firmę. Jak wiecie, dla mnie to był bardzo szczególny okres, okres osobistego wzrostu. Ja zawsze mówię, że prowadzenie firmy to jest jak rozwój osobisty na sterydach albo troszeczkę jak małżeństwo, że jeśli masz gdzieś jakiś słaby punkt emocjonalny, to na pewno jakiś guziczek Cię tutaj naciśnie. I jak wiecie, pracuję z dziewczynami, które są super wrażliwe, super kreatywne, bardzo empatyczne i mają w środku takie swoje światełko, chciałby pomagać światu, chciałby coś zrobić, niekoniecznie w kontekście biznesowym, bo to jest nieprawda, że każdy powinien mieć firmę, to jest nieprawda, że każdy może mieć firmę, znaczy możecie mieć na papierze, ale to nie znaczy, że to jest dla Was odpowiednia droga życia, o czym się nie mówi. Natomiast prawdą jest, że jeśli chcemy stworzyć coś, wyjść do ludzi, nawet jeśli to jest najbliższe nasze otoczenie, to pojawia się wiele obaw i mi piszecie, Klaudyna, skąd mam wiedzieć, że ten pomysł jest dobry? Boję się porażki, boję się, że ludzie mnie wyśmieją, co ludzie o mnie pomyślą i tak dalej, i tak dalej. I mogę powiedzieć, że prowadząc firmę, która od momentu powstania, jak wiecie, zresztą później Wam troszeczkę powiem, kto jeszcze nie wie, ja właściwie zaczęłam od zera, z niczym, z niewielką ilością oszczędności ze studiów, później rozpadł się mój związek, więc musiałam się przyprowadzić do rodziców, mieszkałam w swoim malutkim pokoiku, naprawdę, naprawdę maleńkim, zawalona książkami, olejkami, potem przeprowadziłam się do domu, w którym nie było ciepłej wody i w ogóle wody przez kilka miesięcy, ponieważ mnie nie było stać na remont, ale była dobra studnia, więc spoko, spoko, do takiego momentu, gdzie teraz rok do roku firma się nam pięknie rozrasta, teraz właśnie zatrudniam menedżera projektu, gdzie mam wpływ i jakby ilość osób, które mnie słuchają, tysiące osób, czego nigdy się nie spodziewałam, naprawdę, kiedy robiłam ten pierwszy krok, mogę powiedzieć, że to jest podróż, niesamowita podróż i jest naprawdę niewiele podróży, które możemy w życiu wziąć. Prowadzenie firmy jest jedną z moich podróży. I okazało się i wielokrotnie się przekonuję, że za każdym razem, kiedy chcę zrobić coś nowego, pojawiają się nowe przekonania, nowe myśli i potrzebuję troszeczkę innej, troszeczkę nowej wersji mnie. Z czym się trzeba pożegnać, coś innego trzeba powitać. Wiele osób mówi, ja chciałam mieć firmę, ja chciałabym robić to, tamto, siamto, owamto, ale równocześnie nie chcą się pożegnać z takimi rzeczami, jak niestety będzie się czuła niekomfortowo. Będzie się czuła niekomfortowo, kiedy chcesz cokolwiek stworzyć. To jest część gry. Będzie się czuła niepewnie. Dziewczyny mówią, kiedy będę się czuła komfortowo? Nigdy. Nigdy się nie będziesz czuła komfortowo z bardzo prostego powodu. Jeśli coś tworzysz, cokolwiek to jest, to tworzysz coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie robiłaś. Nigdy w życiu. Ponieważ to, że robiłaś coś dla siebie, a to, że robisz coś dla innych ludzi, to jest zupełnie, zupełnie inna gra. Więc jest to zupełnie naturalne, że jeśli czegoś nie robiłaś, to nie czujesz się z tym komfortowo, bo nie wiesz, jak to zrobić. I to jest idea, cała idea wzrostu osobistego, cała idea prowadzenia firmy.
z którą się trzeba pogodzić, tak po prostu. Ludzie chcą mieć firmę, chcą mieć wpływ, chcą spełniać swoje marzenia, chcą się rozwijać, a równocześnie mówią, ale nie chcę się czuć niekomfortowo, nie chcę, żeby ludzie na mnie patrzyli, a co, się popełni błąd? Tak, popełnisz błąd, bo na tym polega uczenie się i rozwój. Nie możesz jednocześnie, przepraszam, to nie jest tak, że krzyczę na ciebie, ale ja wiem, ile mnie to kosztowało. Gdybym wiedziała to wcześniej i gdybym to naprawdę stosowała wcześniej w życiu, to moje życie byłoby dużo, dużo lepsze. Nie możesz jednocześnie chcieć czegoś więcej od życia, czego jeszcze nie masz, bo to jest istota marzenia czy pragnienia. Chcesz coś, czego jeszcze nie masz. I równocześnie zostać tą samą osobą i równocześnie mówić, no chcę to, czego jeszcze nie mam, ale chcę wiedzieć, jak to zrobić w 100%. Chcę się czuć komfortowo, chcę nie podnosić ryzyka, chcę nie powiedzieć odpowiedzialności, nie chcę stracić pieniędzy, bla, 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 bla. Chcę, nie chcę, chcę, nie chcę, chcę, nie chcę. Nie ma tak. Albo chcesz coś zrobić, co jeszcze nie było dla ciebie zrobione i po prostu zakasujesz rękawy i to robisz i bierzesz na klatę, że będziesz się mylić, będziesz stracić czas, będziesz stracić pieniądze, będziesz stracić emocje. Oczywiście są sposoby, żeby to ograniczyć, ale to ryzyko jest zawsze. Albo pogódź się z tym, że bycie w komforcie jest dla ciebie ważniejsze i nie będziesz miała żadnej zmiany w swoim życiu, takiej zmiany, którą byś chciała. Proste, nie da się mieć jednego i drugiego. Ludzie chcą zmiany, nie chcą dyskomfortu. To tak nie działa. Ludzie chcą zmiany, chcą pieniędzy, chcą wzrostu, nie chcą niepewności. Ludzie chcą mieć dużą stopę wzrostu w finansach, nie chcą ryzyka. Nie ma. Masz dwa ciastka, jak Alicja w Krainie Czarów i wybierz jedno. I dzisiaj opowiem Ci o takich 7 lekcjach, które sobie spisałam. Też takie uczenie się od siebie, to jest coś sama od siebie, co ja bardzo często robię. Was też do tego zachęcam, że patrzeć wstecz i wyciągać wnioski, ponieważ zbyt wiele ludzi w współczesnym świecie jest skupionych na tym, czego jeszcze nie ma. Natomiast zbyt mało osób zastanawia się nad tym, co już ma i gdzie są teraz, bo dopiero jeśli w pełni wiesz, gdzie jesteś teraz, to możesz sobie rosnąć dalej. Jak wiecie, jeśli mi pierwszy raz słuchacie, to Wam troszeczkę skrócę. Ja się zajmuję aromaterapią kliniczną. Jestem właściwie jedyną aktualnie aromaterapeutką kliniczną w Polsce. I to, w czym się specjalizuję, to aromaterapia głównych dróg oddechowych oraz pomaganie kobietom z silnymi emocjami, z natłukami myśli. I nie zawsze tak było. Ja mam ze sobą dość długą drogę od takich studiów kulturoznawczych przez 3 kierunki związane z zielarstwem i ziołoznawstwem. I dopiero w momencie, kiedy zaczęłam się coraz bardziej rozwijać, zainteresowałam się aromaterapią i właśnie zaczęłam się zajmować na poważnie aromaterapią kliniczną, wyjeżdżając do, no właściwie po całym świecie jeżdżąc, że tak to mówimy. Uczyłam się we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, w Portugalii, także znam większość typowych aromaterapeutów klinicznych na świecie, ale nie zawsze tak było. I moja firma, tak jak wiele firm takich malutkich, powstała z takiego zainteresowania światem. I w momencie, kiedy zaczęłam w ogóle robić to, co robię, to nie było tak, że ja myślałam, o, co będę robić za 5 lat, co będę robić za 10, co będę robić za 25. Nie miałam żadnego pojęcia. Wiedziałam, że po prostu chcę podjąć ten pierwszy krok i nie miałam żadnego doświadczenia biznesowego. Nikt mnie tego nie uczył, nikt mnie tego nie uczył w szkole. W szkole tylko gdzieś tam w liceum mieliśmy podstawy przedsiębiorczości, gdzie starsza pani nauczycielka miała taki zeszyt. Do tej pory pamiętam, ona otwierała taki zakurzony zeszyt, zapisane wszystko tam było w zeszycie takim drobnym druczkiem, no i nam mówiła, co to jest spółka, tamto, siamto, wamto. Natomiast absolutnie nie była to osoba przedsiębiorcza, nie była to osoba, która w ogóle nawet stała obok prowadzenia firmy. I to było moje jedyne spotkanie z przedsiębiorczością. I powiem Wam, że kiedy zaczynałam, ja miałam taką wizję, co chcę zrobić, natomiast nie spodziewałam się troszeczkę, że mi życie osobiste stanie na zakręcie, że tak to ujmę. Ja miałam taki dość, jak wiecie, długotrwały związek, który niestety się nie udał, był dla mnie bardzo niezdrowy. I kończąc tą historię, wyprowadziłam się do rodziców. I wiadomo, że w momencie, kiedy wyprowadzamy się do rodziców, po studiach zaraz, nie mając pracy, kocham moich rodziców, natomiast jak wracasz do swojego malutkiego pokoiku, który gdzieś tam się zajmowało jeszcze w liceum, a mój pokoik jest naprawdę malutki, ze wszystkimi swoimi gratami, olejkami, książkami, to człowiek oprócz tego, że zastanawia się, co poszło w moim związku nie tak i to jest wystarczająco ciężkie, zastanawia się też, co jest ze mną nie tak. I pojawiają się te wszystkie myśli o porażce, że może nie powinnam robić tego, co chcę, może powinnam pójść do pracy.
jako osoba z dość dużym wykształceniem mogłabym bez problemu sobie znaleźć pracę w korporacji i może po prostu to ze mną coś jest nie tak i no, nie jestem w stanie sobie z tym poradzić, nie? Ale wiedziałam, że mam jakieś swoje marzenie. I chciałam pracować z olejkami eterycznymi. Wiedziałam, że dziewczynom to bardzo pomaga, chciałam się uczyć. No i zdecydowałam w tym momencie, że okej, pomimo tego, w jakiej jestem sytuacji życiowej, a byłam w bardzo nieciekawej sytuacji życiowej, w nieciekawym też kształcie psychicznym i fizycznym. Moi rodzice bardzo mi pomagali, przynosili mi jedzenie, gotowała dla mnie moja mama przez długi czas. Ja byłam po prostu wyczerpana, nadal chcę tę firmę prowadzić. I przez pierwsze pół roku mieszkałam trochę u rodziców, ale zdecydowałam sobie też, że zrobię dom u babci. Kto chodzi na moje szkolenia, na moje webinary, wie, że często właśnie z biura nagrywam, który jest domem moich dziadków. Moja babcia, kiedy zmarła, to zostawiła po sobie dom. Natomiast ten dom przez 2 czy 3 lata był praktycznie niezamieszkany, ponieważ w naszej rodzinie nikt się nie mógł zebrać, żeby tam nawet sobie chodzić, ze względów takich, wiecie, emocjonalne. No i ja stwierdziłam, że okej, to jest dom, w którym się wychowałam, ja sobie tam będę pracować. Problem był taki, bo wiele osób sobie wyobraża, że jak ktoś tam prowadzi firmę, to założył firmę i tam, wiecie, biznesmen z... masz wszystko łącznie z pięknym telefonem i torbami i nie wiem, najnowszym iPadem Pro. Natomiast problem był taki, że w tym domu nie było wody. I nie tylko nie było ciepłej wody, ale w ogóle nie było wody, ponieważ rury popękały przez zimę. Natomiast ja byłam tak nastawiona na to, że chcę mieszkać na swoim i chcę sobie spokojnie, powoli pracować i jakby zacząć planować dalsze działania w mojej firmie, że zdecydowałam, że będę w tym domu mieszkać nawet bez wody, nawet bez ogrzewania. Rodzice mi bardzo pomogli. Pamiętam, że miałam oszczędności. To, na co mi było stać, to tylko koza. Więc kupiliśmy taką kozę, nie prawdziwe zwierzę, tylko taką kozę żeliwną. I rodzice mi to zamontowali. Pamiętam, mama z tatą mi to robili i wtedy był luty jeszcze. Było strasznie zimno, więc dogrzewali jeszcze takimi gazowymi piecykami, żeby w ogóle tę kozę móc sobie zamontować. No ja się tam wprowadziłam. Wprowadziłam się na wiosnę, nie mając wody. Nie było mnie stać na to, żeby wymienić całą instalację wodną. Na szczęście miałam studnię i z tej studni korzystałam przez kilka miesięcy. Potem przyszedł hydraulik, naprawił nam tą wodę, więc miałam już wodę zimną. Natomiast na wodę ciepłą mnie nie było stać jeszcze przez kilka miesięcy, więc no ciepła woda, po prostu nie było mnie stać, żeby zrobić piec, nie było mnie stać, żeby zrobić grzejniki, to jest wydatek kilkunastu tysięcy złotych. Ja nie miałam żadnego wsparcia, nie miałam żadnej dotacji, jak coś zarobiłam, to też musiałam reinwestować, więc dopiero po prawie roku udało mi się mieć ciepłą wodę i do tej pory, jak się kąpię, gdziekolwiek jestem, to jestem super, super szczęśliwa, że jest ciepła woda. Dla mnie ciepła woda to jest synonim bogactwa i synonim luksusu. Właśnie z tego powodu, że przez długi czas bez wody mieszkałam. I dlaczego Wam o tym mówię? Mówię Wam o tym dlatego, że wiele osób czeka na jakieś idealne okoliczności. Na taką okoliczność, wiecie, że kiedy zacznę podejmować to ryzyko, czy spełniać swoje marzenia, czy jakąś swoją wizję, zrobię ten pierwszy krok, ale kiedy będę czuła się w 100% pewna finansowo, moja emocjonalna strona będzie w 100% spełniona, kiedy będę gotowa. Problem polega na tym, że w życiu czasem najpierw trzeba się zdecydować, czy jest gotowym i dopiero potem zacząć robić. Ok? I chciałam Wam pokazać, że można nie być gotowym, być totalnie niegotowym, tak jak w moim przypadku, a równocześnie zacząć już tam robić swoje i zacząć gdzieś tam tą podróż do spełniania swojej wizji, która nigdy nie wiadomo, gdzie nas zaprowadzi. I punkt pierwszy, o którym chciałam Wam powiedzieć, to najważniejszą lekcją. Jeśli boisz się, jesteś niepewna, czujesz, że jest coś, czego jeszcze nie masz, to jest bycie wdzięcznym za miejsce, w którym jesteś teraz. Jeszcze raz. Bycie wdzięczną za miejsce, którym jesteś teraz. Bo jeśli nie doceniasz tego, gdzie jesteś teraz, to po pierwsze, nigdy nie będziesz chciała obiektywnie spojrzeć na tę sytuację. A dopóki nie zobaczysz obiektywnie na siebie, na swoje słabości, może na słabości twojego pomysłu, na słabości twoich marzeń, obiektywnie, to nie będziesz mogła pójść o krok dalej. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że jeśli teraz nie jesteś w stanie unieść tego, co masz teraz,
poradzić sobie z tym, co masz teraz, to w jaki sposób uważasz, że poradzisz sobie z większą ilością odpowiedzialności, z większą ilością wzrostu, czy z większą ilością, nawet niech to będzie pomysłów, albo jakiegoś tam ryzyka. Jeśli nie jesteś wdzięczna za to, co masz teraz, to będziesz zawsze sabotować swój wzrost i rozwój, ponieważ w twojej głowie więcej równa się więcej problemów, więcej lęku, więcej wszystkich negatywnych rzeczy. I zapewniam cię, że to nie jest punkt, z którego chcemy się rozwijać. Punkt numer jeden to koniecznie zwiększcie sobie, ja to czasami nazywam takim naczyniem wdzięczności, za drogę, za ścieżkę, gdzie jesteście teraz, za to, że macie ten pomysł. Bo wiele osób mówi tak, Klaudyna, gdybym ja tylko mogła kogoś zatrudnić, gdybym tylko miała pomysł, gdybym tylko miała więcej pieniędzy, gdybym tylko miała więcej wsparcia, bla, 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 bla. To, że myślisz, że gdybym tylko to miała, to nie znaczy, że gdybyś to miała, by sobie z tym poradziła. Ja ci podam przykład z mojego doświadczenia. Ja na przykład nigdy nie prosiłam o żadną, znaczy nie wnosiłam o żadną dotację dla swojej firmy i wiem, że gdybym wniosła o dotację na samym początku, to dostałam pieniądze na rzeczy, które wcale mi nie były potrzebne. Ja nie wiedziałam wtedy jeszcze, czego potrzebuję. Nie wiedziałam. Zabukowałabym sobie kontrakty na rzeczy, które nie są mi w praktyce potrzebne. Dopiero życie mi pokazało, że potrzebuję tak naprawdę czegoś innego, niż mi się to wydaje. I teraz staram się być super, super wdzięczna za to, co mam, za to, gdzie jestem. Pamiętaj też, że jeśli tak jak ja jesteś osobą twórczą, to zawsze będziesz sfrustrowana. Osoby twórcze, osoby, które chcą pchać coś do przodu, mają swoje pomysły, częścią tego typu charakteru jest pewna frustracja, że jeszcze to nie jest zrobione, jeszcze chciałabym więcej, chciałabym lepiej, to nie działa tak, byś chciał. I to jest jedna strona medalu. Natomiast druga strona medalu, która robi się z tej frustracji, to jest to, że my nigdy nie jesteśmy w komfortowych warunkach sytuacji. Zawsze chcemy coś polepszać, zawsze chcemy mieć coś więcej, coś inaczej, zawsze chcemy usprawniać. Chcemy, żeby ludzie, z którymi pracujemy, mieli jak najwięcej efektów z naszej pracy i to jest zupełnie naturalne. I od Ciebie zależy, czy będziesz sfrustrowaną, zalęknioną osobą, czy będziesz osobą, która przełoży tę frustrację na konstruktywne wyniki, które przekładają się na życie innych ludzi. Bo w momencie, kiedy ja jestem na przykład sfrustrowana, nie byłoby tego podcastu, a kto wie, może jest właśnie jedna osoba, która właśnie tej wiadomości teraz potrzebuje wysłuchać. W momencie, kiedy ja nie patrzyłam do przodu i bym pozwoliła mojej frustracji być sparaliżowana, tego podcastu by mnie nie było, bo na przykład nie byłoby mnie stać na to, żeby ten taki podcast obrobić. Jest bardzo wiele rzeczy związanych z podcastem, za które po prostu trzeba zapłacić, żeby obrobić dźwięk, kupić nowy mikrofon i tak dalej, i tak dalej. Więc weź to pod uwagę. W momencie, kiedy nie jesteś wdzięczna za to, co masz i nie szukasz kreatywnych sposobów, jak być tu i teraz, żeby ci było najlepiej, może komuś coś zdelegować, może być okej z tym, że coś nie jest idealne, to nie oczekuj, że wzrost rozwiąże Twoje problemy. Nie oczekuj, tak samo jeśli masz firmę, to nie oczekuj, że zatrudnienie większej ilości pracowników rozwiąże Twoje problemy, bo nie rozwiąże, że zarabianie większej ilości pieniędzy rozwiąże Twoje problemy. To również jest nieprawda, ponieważ można zarabiać pieniądze i być cały czas pod wodą, więcej pieniędzy, więcej odpowiedzialności. Bądźcie wdzięczne za to, gdzie jesteście teraz, bądźcie wdzięczne też za to, że w ogóle macie pomysły, że macie jakąś wewnętrzną chęć usprawniania swojego świata, części swojego świata, bo niektórzy ludzie w ogóle o tym nie myślą. To jest wielki przywilej i korzystajcie z tego, więc to jest jedna rzecz. Bardzo, bardzo Was proszę, żeby dojść dalej, bądźcie wdzięczne za to, za to, co mamy. Ja dużo mówię o wdzięczności, będziemy też robić takie warsztaty związane z wdzięcznością, na które Was chętnie zapraszę i nie żartuję. Jestem osobą, która prowadzi biznes, jestem osobą, która prowadzi zespół i mam mnóstwo obowiązków, ale w momencie, kiedy nie jestem wdzięczna za to, co mam teraz, to zauważam, że po prostu moja efektywność nie jest tak dobra, jak powinna być, ponieważ pozwalam tej takiej wewnętrznej frustracji przejąć kierunek i w momencie, kiedy wchodzi wewnętrzna frustracja, to co się zamyka? To zamyka się nasza kreatywność, zamyka się siła twórcza. Więc to jest pierwsza rzecz. Lekcja numer dwa. Boję się porażki. Skąd mam wiedzieć? Pytałam Was na Instagramie, i co chciałbyście wiedzieć i najczęstsze odpowiedzi było taka, jak uniknąć porażki, jak nie bać się porażki, strach przed porażką mnie blokuje. Więc słuchajcie, jeśli chcecie spełniać swoje marzenia, wizje, cokolwiek, musicie wziąć pod uwagę, że porażka to
to jest część gry. Nie ma czegoś takiego jak porażka, są lekcje. Wiem, że to brzmi banalnie i może to słyszałaś już setki razy, ale jedno to jest słyszeć, a drugie to jest wiedzieć. Pamiętajcie, że kiedy coś tworzycie, co jest w własnej głowie, w waszej głowie, waszym pragnieniem, waszym marzeniem, waszą wizją, waszą jakąś chęcią, to jest coś, co nie istnieje jeszcze w świecie rzeczywistym. To istnieje w waszych emocjach, już się gdzieś zaczyna materializować, ale musicie go przełożyć na świat rzeczywisty, który jest nieprzewidywalny pod kątem ekonomii, ludzi i tak dalej, i tak dalej. Nie żyjemy w próżni, nie jesteśmy jakimiś istotami duchowymi, aniołami, które gdzieś tam sobie podróżują między wymiarami, tylko żyjemy tu i teraz i żyjemy na ziemi. I nie ma czegoś takiego jak porażka. Są tylko lekcje, lekcje, które musisz odrobić sobie sama. Bo w momencie, gdyby ktoś do Ciebie przyszedł i powiedział, ja Ci daję 100% gwarancji, że to się powiedzie, to wtedy to nie jest Twój biznes, to nie jest Twoje życie. To jest życie tej osoby. Ona to dla Ciebie zrobiła. I nawet jeśli by taka osoba przyszła, to Ty na pewno chcesz z nią pracować, bo w momencie, kiedy ta osoba Cię zostawi z jakichkolwiek powodów, w cudzysłowie, Ty nic nie wiesz, niczego się nie nauczyłaś, nie urosłaś, jesteś cały czas zależna od kogoś, kto robi rzeczy dla Ciebie. Jeśli chcesz coś tworzyć, musisz nauczyć się robić rzeczy sama, rozpoznawać wzory i schematy i częścią nauki jest uczenie się, czy jak uczysz dziecko jeździć na rowerze i najpierw mu tłumaczysz, że jedź tak, musisz, tutaj są pedały, tutaj coś tam i jak dziecko za pierwszym razem nie złapie równowagi, to czy mówisz, ale porażka, nie nauczyłeś się? Czy mówisz mu jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Czy może mówisz, nie, nie, ja Ci tutaj dam teraz książkę do aerodynamiki, masz się nauczyć wszystkich wzorów, jak się nauczysz, to na pewno będziesz jeździć na rowerze. Nie. Czy mówimy dziecku, że ojej, co za porażka, nie udało Ci się? Nie. Wkładam mu ten kijek, nie wiem jak teraz się robi, ale pamiętam, że kijek, ja się nauczyłam bardzo późno jeździć na rowerze, byłam beznadziejna, miałam 8 czy 9 lat dopiero, mój dziadu się dużo, dużo namęczył, żeby nauczyć się na dwóch kółkach. I czy mówimy dziecku, że popełnił porażkę? Nie, mówi mu, wstajesz i się uczysz. I tak samo jest w biznesie i w każdym rozwoju osobistym. Nie ma porażek. Porażką jest tylko to, kiedy siedzisz, bo nie chcesz mieć porażki, bo wtedy się nie uczysz. Wtedy zostajesz, wtedy nie masz odwagi, żeby zobaczyć sama na siebie, na swoje słabości, na swoje błędy. Prosisz nieodpowiednich ludzi o pomoc. Powinniście się nauczyć i wszyscy mnie też, mi to łatwo nie przychodzi. Ja jestem osobą, która wbrew pozorom najpierw długo patrzy, długo się zastanawia. Jestem taką osobą, co patrzy, zanim skoczy. Czy tam, wiecie, czy to ma sens. Zbyt długo siedzę w swojej głowie. Mam tendencję do odrzucania wielu pomysłów, do pięciokrotnego przemyślania na piątą stronę i mój zespół o tym wie. Ale wiem też, że to, co daje największy efekt, to nauczenie się upadać szybko. Okej, okay, jest tak zwana porażka, więc pierwsze co definiuje, co to jest porażka. Ja teraz mówię, mam lekcję i co z tej lekcji możemy zrobić? Co możemy zrobić inaczej? Co możemy poprawić? To są bezcenne lekcje, które dają Wam bezcenne doświadczenie. My wszyscy jesteśmy tacy trochę przejechani przez szkołę, bo w szkole nam mówią, okej, okay, nauczysz się X, Y, Z, wyrecytujesz na pamięć, to znaczy, że masz piąteczkę. Gratulacje, ja to mówię jako kujon naczelny, zawsze świadectwo z paskiem, nie? Gratulacje, wszystko umiesz. Zdałaś test na 95%, czy tam na 85% zdałaś. Nie ma takich testów w dorosłym życiu. Możecie sobie iść na studia ekonomiczne, MBA i tak dalej. I to jest wszystko na papierze. Dopiero życie Was nauczy. I w momencie, kiedy odbierasz sobie tą w cudzysłowie porażkę, gdzie umówmy się, często nawet nie jest porażka, tylko nie chcemy uniknąć porażki, tylko nie chcemy uniknąć myślenia o sobie źle. Oddzielmy te dwie rzeczy. Jedno to jest porażka, a drugie to jest uniknięcie myślenia o sobie jako o porażce, więc zastanów się, co to jest w Twoim wypadku i nawet jeśli popełnimy porażkę, co najgorszego może zdarzyć? W przypadku firmy, firma może splajtować, ale daję Ci gwarancję, że w momencie, kiedy miałaś otwarty umysł, kiedy ciągle się uczyłaś, to kiedy założysz nową firmę albo zaczniesz pracować u kogoś, będziesz już miała doświadczenie, bezcenne doświadczenie, które pomoże Ci działać szybciej, które pomoże Ci działać lepiej, które sprawi, że Twoje doświadczenie życiowe czy zawodowe będzie większe. I ja od razu poznaję osoby, które mają firmę albo spełniają jakieś swoje marzenia. One się charakteryzują tym, że są ok z porażką i to jest wpisane w grę. To jest wpisane w grę. A czasami widzę osoby, które przez 3, 4, 5 lat mówią, ja chcę, ale się boję, ale porażka i tak dalej i siedzą w tym samym miejscu. Będziesz mieć porażkę, to w najgorszym wypadku
Najgorsze, co się może stać, wrócisz do miejsca, w którym jesteś teraz. To jest najgorsze, co się może stać. I szansa jest niewielka, bo kiedy się uczymy, zawsze zdobywamy więcej znajomości, mamy większą wiedzę odnośnie tego, co działa, co nie działa. I ja Wam powiem szczerze, że teraz moja wiedza, gdybym ja zatrudniła się jako konsultant jakiejś firmy, czego nie robię, bo mam jakby swoje rzeczy do roboty, natomiast moja wiedza teraz jest bardzo, bardzo, bardzo wysokiej klasy. I byłoby to jedno z najlepiej wynagradzanych stanowisk na rynku. Dlaczego? Dlatego, że zdobywam nietypową wiedzę co do rzeczy, co do struktur działania i funkcjonowania biznesu, które działa, której nie da się nauczyć tak po prostu z czytania książek. Więc numer dwa, nie ma porażek, są lekcje i chcesz cokolwiek robić, to zacznij traktować jako lekcję. I co więcej, zacznij się tym lekcjom przyglądać. Wiele osób nie chce patrzeć na lekcje, nie chcą wyciągać żadnych wniosków, bo za dużo przypisują w swojej głowie rzeczom, które się udały albo które się nie udały. Więc nie ma czegoś takiego. I lekcja numer 3, o której już mówiłam, nie ma idealnych momentów. Mi się zdarzyło, kiedy prowadziłam firmę, w ciągu tych 5 lat zdiagnozowane załamanie nerwowe. W ogóle kilka rzeczy mi się zdarzyło, ale takie załamanie nerwowe to było najgorsze, jak do tej pory to wspominam. Nie pamiętam z tego wiele, oprócz tego, że to było kilka miesięcy, gdzie leżałam w łóżku. Co jakiś czas sprawdzałam z psychologiem, czy wszystko jest ok, i obserwowałam to, co się ze mną dzieje. Dało mi to olbrzymią, olbrzymią wiedzę, taką wewnętrzną, odnośnie tego, jak radzić sobie z silnymi emocjami przy życiu aromaterapii. To o tym powiem innym razem. Natomiast dla mojej firmy to był beznadziejny moment. Beznadziejny. Rodzice mi wtedy pomagali, miałam wtedy taką pomoc do skoku. Natomiast wiecie, jak ja nie wysłałam, to nikt nie wysłał. Jak nie napisałam wpisu na bloga, to nie napisałam. Ja nie miałam pomocy tak jak teraz. Nie miałam wirtualnych asystentek, nie miałam asystentek, nie miałam menedżerów, nie miałam nic. Leżałam w łóżku z silnymi emocjami, z wypadającymi włosami, które notabene bardzo ładnie zaczęły odrastać, też się mnóstwo się o sobie dowiedziałam, ale to nie był idealny moment. Natomiast wiedziałam, że moja wizja jest dla mnie tak ważna, że jest mi wszystko jedno, czy ten moment jest idealny, czy nieidealny, i dalej idę do przodu. I to jest to, co odróżnia ludzi, którzy się rozwijają i dostają, co chcą, od ludzi, którzy tylko mówią, że coś chcą. Ponieważ nieważne, co się zdarzy, idziemy do przodu i nieważne, co się zdarzy, idziemy we własnym tempie. Kiedy ja pracowałam wtedy z łóżka, czasami byłam w stanie godzinę pracować, czasami dwie, czasami trzy, a były dni, że wcale nie byłam w stanie pracować. Przez co mnie nie było stać, żeby kogoś zatrudnić, więc zaklęte koło oczywiście, ale wiedziałam, że to kiedyś minie, że dałam sobie pomoc. Z jednej strony miałam swoje własne jakby procedury, z drugiej strony też dla mnie było ważne, żeby co jakiś czas właśnie sprawdzić z terapeutą, czy wszystko jest ok, bo skąd mam wiedzieć, czy to jest jakaś odpowiednia reakcja, czy zbyt duża reakcja, nie? Ale wiedziałam, że nawet jeśli będę robić minimalny jeden kroczek dziennie, to jestem z tym ok. Jestem ok z tym, że nie będę może miała wszystkiego, co potrzebuję, co wydaje mi się, że potrzebuję, że może nie będzie to tak szybko, że może będzie działać w jakimś minimalnym obrocie, ale ja to dalej będę robić. I powiem Wam z perspektywy czasu, i chcę, żeby to dobrze zabrzmiało, nie chciałabym wrócić do tego momentu w życiu, nie chciałabym wrócić do tego doświadczenia, bo było beznadziejne, ale jestem wdzięczna, że mi się zdarzyło. Bo tyle, co się dowiedziałam o sobie, tyle, co się dowiedziałam o swoich słabościach, o historiach w swojej głowie, tyle, co się dowiedziałam o zarządzaniu silnymi emocjami na swoim własnym przykładzie, nie czytając książki, tylko na przykładzie osoby, która w nocy się budzała na przykład z atakami paniki. Znaczy, to nie były stricte ataki paniki, to były raczej takie lękowe rzeczy niż ataki paniki, mówię w cudzysłowie. To było coś, co sprawiło, że jestem osobą, którą jestem teraz. Wyszłam z tego, moja firma wyszła i działamy dalej. Nie traktowałam tego jako takie w cudzysłowie wymówki do powiedzenia, że to nie dla mnie. Powiedziałam sobie, nawet jeśli to będzie mikrokrok,
mikro rzecz, którą zrobię w tym miesiącu. Wszystko mienia. Nawet jeśli to będzie mikro, mikro, mikro rzecz, albo nawet jeśli muszę to odstawić, to wiem, że zrobię wszystko, żebym ja się poczuła lepiej jako osoba i w momencie, kiedy zadbam o siebie, zadbam o swoje ciało, o swoje emocje, to dalej znowu będę szła i dalej będę działać. Także nie ma idealnych momentów. Jeśli czekacie na idealny moment, żeby zacząć swoim pomysłem, swoją firmą, to się możecie nie doczekać. Życie jest krótkie i dni mijają od tak. Dopiero było lato, jest jesień. Budzimy się, ja czasami się zastanawiam, jakim cudem ja jestem po 30, jakim cudem, kiedy to się stało? Nie wiem. Życie jest tak krótkie, że czekanie na idealny moment, no to może się nie zdarzyć. Jaka jest lekcja numer 4? To jest coś, przed czym jako ludzie, zwłaszcza kobiety, bardzo, bardzo się wzmagamy. Ponieważ kobiety, wiadomo, że nie wszystkie, natomiast w większości... Zresztą chyba każdy też, ale mamy taką potrzebę stabilności, potrzebę pewności, potrzebę bezpieczeństwa, nie? W momencie, kiedy chcecie zawalczyć o swoje marzenia, czy mieć firmę, czy jakiejkolwiek innej formie, tak mówię, to nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia, jaka jest forma tak naprawdę, musicie pogodzić się z niepewnością. I nie tylko się pogodzić, ale przygarnąć niepewność. Niepewność to będzie wasz najlepszy przyjaciel i jedyna rzecz, której możecie być pewna, to jest to, na ile jesteście poważne w realizacji swoich marzeń, na ile jesteście poważne, że chcecie to, co mówicie, że chcecie. To jest jedyna rzecz, którą może być pewna. Reszta nie ma pewności. I na Instagramie, kiedy właśnie mówiłam, że hej, mam 5-lecie mojej firmy, co tutaj chcecie wiedzieć, to mnóstwo pytań było, jak zarobić, żeby nie stracić. Skąd mam wiedzieć, że nie stracę pieniędzy? Jaki jest najlepszy model biznesowy? Co zrobić, żeby się udało? Więc nic. W tym sensie, że naszym obowiązkiem jest dokonanie wszelkiej staranności. Naszym obowiązkiem jest patrzenie i wyciąganie wniosków, ciągłe się uczenie. Natomiast w biznesie nie ma pewności. Jeśli byłaby pewność, że jeśli włożymy X pieniędzy, to wciągniemy Y pieniędzy, to gwarantuję Wam, że każdy miałby już swoją firmę. Ale tak nie jest. Nie jest. I to jest ciemna strona biznesu. Nie ma pewności i wiele osób się z tym nie może pogodzić. Natomiast być może, jeśli pewność i bezpieczeństwo finansowe, bądź nawet taka uda trochę tego, teraz jest koronawirus, też widzimy, co się dzieje z rynkiem pracy, jest dla Ciebie ważna, to być może powinna zostać przy etacie. I mówię to szczerze, o tym się nie mówi, natomiast nie dla każdego firma jest odpowiednią formą zarobku. Nie dla każdego firma wzrostowa, która się szybko rozwija, tak jak moja, od po prostu zera, nawet powiedziała od minusowego poziomu do tego, że teraz mamy 4, teraz będzie 5 pracowniczkę zatrudniamy i coraz bardziej rośniemy, to nie jest droga dla każdego. I nie mówię to w żaden sposób wartościująco, ponieważ uważam, że jest okej pracować w firmie, jest okej zajmować się domem, jest okej pracować na etat. Każdy z nas ma różne miejsca w swoim życiu i różne potrzeby. Może jest taka część z nas, którą po prostu wybija coś do przodu, my chcemy po prostu coś innego zrobić i mieć wpływ na to, co robimy, chcemy mieć tą wolność osobistą, chcemy to robić na zasadach, na których robimy, kiedy robimy, z kim robimy i być niezależni, ale kosztem i ceną tego jest niepewność. Jest to, że nie możesz w 100% przewidzieć, co się stanie. Jest to, że się czasami martwisz, ponieważ zwłaszcza jeśli masz pracowników, to też musisz dostarczyć oczywiście nie tylko sobie, ale też swoim pracownikom. To jest również koszt wzrostu, więc niepewność jest wpisana w grę. Nie da rady być osobą, która się rozwija, nie da rady rozwijać firmy, nie da rady robić czegoś nowego i równocześnie unikać niepewności. Im szybciej się z tym zaprzyjaźnicie, im szybciej zrozumiecie, że są pewne sposoby na unikanie niepewności, na przykład w przypadku, jak my robimy nowe produkty, robiliśmy na przykład serum na trądzik i ja no nie jestem pewna, jak działa, to wtedy prosiłyśmy 60 klientek, które nam to testowały. Rzeczywiście się okazało, że są fenomenalne efekty. A żeby zwiększyć swoją pewność, to poprosiłam innych płacących klientów, nie mamy ciocie Basie, Gosie, czy kogoś, kto mnie lubi,
żeby przetestowali nasze produkty. To jest bardzo malutka oczywiście element, natomiast zauważycie, że im więcej będziecie podejmować akcji, im szybciej będziecie upadać, im szybciej będziecie się otrzepywać, tym wasza pewność siebie wzrośnie. Pamiętajcie, słuchajcie co mówię, wasza pewność siebie, wasza, wewnętrzna. Chodzi o to, że chcemy zbudować pewność siebie, że jakakolwiek nie będzie sytuacja, to sobie poradzimy. Poradzimy sobie, ponieważ jesteśmy zaradne, albo prosimy o wsparcie, albo jak ktoś to wie, że to wszechświat nam dostarczy, będzie jakaś, ja wierzę w manifestację, więc ja zawsze uważam, że będzie jakaś pozytywna odmiana losu, która przyjdzie w moim kierunku, że zawsze, zawsze sobie poradzicie, bo macie cechę zwaną obrotnością, cechę zwaną odwagą. Odwaga, to powinna być wasza pewność, że tak, jestem odważna, czyli działam mimo lęku, działam mimo strachu, zrobię cokolwiek trzeba, żeby się udało. Natomiast pewność do tego, że chcę mieć pewność, że będę zarabiać, chcę mieć pewność, że nie stracę pieniędzy, chcę mieć pewność, że ludzie będą mnie lubić, chcę mieć pewność, że się uda, chcę mieć pewność, że bla, 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 bla. Może mieć pewność, że będziesz niepewna. I im szybciej się z tym pogodzicie, to tym łatwiej będzie dla was. I powiem wam, że to też nie jest tak, że ja nie mam żadnych niepewności. Z wieloma rzeczami dużo sobie przepracowałam. Korzystałam z przeróżnych rzeczy, z hipnozą włącznie. Kiedyś wam o tym może opowiem, bo to jest bardzo ciekawy element. Ale za każdym razem, kiedy się rozwijam, kiedy widzę, że robimy tyle fajnych rzeczy, mam tyle fajnych klientek, mam tyle fajnych pomysłów, to również ta niepewność się pojawia. To nie jest tak, że ja jestem ponad tym, albo że to się kiedyś kończy. Nigdy się nie kończy. Następny poziom, tak w grach komputerowych. Nie wiem, czy kojarzycie, że na przykład przechodzisz Mario sobie i każdy poziom na końcu jest jakiś smok, którego trzeba pokonać. Następny poziom, następny smok. Zawsze coś jest, zawsze coś się zdarza i albo możecie z tym walczyć, narzekać, mówić, że o, jestem taka biedna, bo się czuję niepewnie i tak dalej, albo wziąć to nie jak dziewczynka, ale jak kobieta na klatę, chciałam powiedzieć, i powiedzieć, okej, czuję się niepewna, a mimo to działam. Więc niepewność jest wpisana w grę. Jeśli nie jesteście w stanie sobie z tym poradzić jakoś emocjonalnie, psychicznie, to być może prowadzenie firmy nie jest dla was. Tak po prostu, nie mówię, żeby kogoś zniechęcać, natomiast to jest rzecz, której się nie mówi, a życie mamy jedno, więc też jest ważne, żeby przeżyć je zgodnie ze swoimi preferencjami, ze swoimi wartościami, bo też nie ma się co męczyć za specjalnie. Kolejna rzecz, o której chciałam wam powiedzieć, to już jest numer 5. Mam nadzieję, że niczego nie przeskoczyłam, mam tutaj takie notatki. To bądźcie bardzo, bardzo ostrożne co do tego, kogo prosicie o poradę. Posiadanie firmy, posiadanie biznesu, czy cały ten mindset, jak to się mówi, nastawienie biznesowe na wzrost, na rozwój osobisty, tak jak ja go traktuję, że firma to jest rozwój osobisty na sterydach, sprawia, że wasze problemy, wasze obawy mogą być niezrozumiałe dla większej części waszych dotychczasowych znajomych czy waszych bliskich. Często jest tak, że mówimy o tym, co chcemy naszym partnerom czy komuś w rodzinie i oczekujemy od nich porady, ale weźcie pod uwagę, że oni nigdy nie byli w tym momencie. Oni mogą wam pomóc teoretycznie, natomiast zdarza się, że na przykład prosimy członków rodziny, którzy sami mają swoje własne historie, własne obawy. Jeśli pójdziecie do kogoś, na przykład moi rodzice, oni mieli firmę dawno temu, która świetnie funkcjonowała za czasów wczesnej transformacji i w pewnym momencie po 2000 roku ta firma upadła. I mieliśmy bardzo, bardzo duże problemy finansowe. Coś jeszcze moja siostra urodziła, więc to było dodatkowo. A babcia nam bardzo pomagała, jeśli chodzi o takie dostarczanie jedzenia i codziennych rzeczy. Rodzice super ciężko pracowali, natomiast bez względu na to, ile pracowali, wtedy jeszcze budowaliśmy dom, to i tak byliśmy pod kreską. I ja rzeczywiście, były takie dni, że na przykład codziennie jadłam dzień żur z jajkiem, bo nas było stać na żur z jajkiem. To był bardzo dobry żur z jajkiem, niczego nie żałuję, pyszny żur z jajkiem, jajka od własnej kurki, zdrowo i tak dalej. Natomiast no nie było lekko. Jak ja byłam w liceum, to mnie nie było stać na batonika. Pamiętam taką historię, że kiedyś poszłam z moją koleżanką do McDonalda i ona mówi tak, wiesz, weź sobie kawę, bo tu ta kawa jest tania, kosztuje tylko 2,50. Ja nie miałam takich pieniędzy. Dla mnie to było dużo pieniędzy. I powód, w którym mówię, jest taki, że moi rodzice, kiedy oni prowadzili firmę,
dla nich firma oznacza, że to jest coś niebezpiecznego, to jest duże ryzyko, to jest coś, gdzie musisz zatracić, pracować bardzo ciężko, zatracić po części życie osobiste, żeby cokolwiek się udało. I jeśli ja pytałam moich rodziców, zwłaszcza w etapie intensywnego wzrostu, że nagle się okazało, że robimy inwestycje, obracam pieniędzmi, które oni po prostu nigdy nie mieli, bo nie mieli tak dużej tego typu działalności, tak po prostu, to oni przekładają na to swoje własne historie, że to jest niebezpieczne, że może nie powinnam, że może coś tam. I robią to dlatego, bo mnie kochają, bo chcą mnie ochronić i nasi bliscy mają takie tendencje, żeby nas chronić, natomiast robią to ze swojej własnej perspektywy. Dlatego bardzo, bardzo uważajcie, kogo prosicie o poradę. Bo jedno to jest wsparcie emocjonalne, ale nie oczekujcie od swoich bliskich, od swoich mężów, od swoich rodziców, że będą Wam pomagać w mindsetzie biznesowym, bo nie mogą tego robić, bo oni tego nie znają i nie wiedzą. I czasami ktoś mi mówi, mąż mnie nie wspiera na przykład. Skąd wiesz, że Cię nie wspiera? On Cię wspiera tak, jak potrafi. On Cię wspiera ze swojej własnej perspektywy. Jeśli krytykuje Twoje pomysły na przykład, to być może robi to dlatego, że chce, żebyś była szczęśliwa, żebyś była bezpieczna, widzi, że się denerwuje, że się stresujesz, no to oczywiste, że Ci powie, no słuchaj, może to nie jest dla Ciebie i Ty się czujesz niewspierana. Jeśli chodzi o naszych partnerów, małżonków, rodziców, ich obowiązkiem nie jest wspierać Was w rozwoju biznesowym. Oni Wam mogą przytulić Was, wesprzeć Was emocjonalnie, ale weźcie pod uwagę, że dla nich też jest to trudne patrzeć, jak my się męczymy, czasami jesteśmy sfrustrowani, jak nie wiemy, co zrobić, jak się martwimy, jak jest coś nieoczekiwanego. I to, że my mamy poczucie, że nas nie wspierają, to nie znaczy, że nas nie wspierają. Bo osoby, które nas kochają, chcą dla nas wszystkiego, co najlepsze. Koniec, kropka. Moi rodzice są dla mnie wszystkiego, co najlepsze. Koniec, kropka. Nie mam żadnych tutaj wątpliwości. Chcą, żeby była spokojna, żeby była szczęśliwa, żeby miała dobre życie. Po prostu. Tego chcą rodzice. I kiedy widzą, że czasami mam zagwozdki albo że coś się... Po prostu nie wiem, jak coś rozwiązać, to oni również się denerwują. I nie mylcie, proszę, wsparcia emocjonalnego, którego możecie oczekiwać od ludzi Wam bliskich, od wsparcia biznesowego, od wsparcia taktycznego, nawet od tego, że wesprą Was w Waszej pracy. To nie jest praca Twojego męża czy Twojej mamy, żeby radzić sobie z Twoimi niepewnościami. To jest Twoja praca i Twój obowiązek. Mama Ci może zrobić herbatkę, ale jeśli Ty nie czujesz wdzięczności do tego, gdzie jesteś, jeśli Ty nie jesteś okej ze zmianą, nie jesteś okej z ryzykiem, nie masz umiejętności radzenia sobie z silnymi emocjami, albo uważasz, że to nie jest coś ważnego, mimo że cały czas to sabotujesz, to nie jest obowiązek naszych najbliższych, żeby nam tutaj pomagać. Dlatego bądźcie super, super czujne, czy prosicie najbliższe osoby o poradę, czy prosicie ich o wsparcie emocjonalne. Bo są dwie różne rzeczy i nie oczekujcie od bliskich osób, że będą Waszymi doradcami biznesowymi, Waszymi psychologami, Waszymi najwyższymi finansistami, strategami i w ogóle. To jest Twoja firma, to jest Twoje marzenie, Ty bierz odpowiedzialność. Ok? I może się tak zdarzyć, mi się to zdarzyło, że w momencie, kiedy zaczniecie rosnąć jako osoby, kiedy Wasze życie zacznie być coraz ciekawsze, kiedy będziecie mieć nowe znajomości, zobaczycie też, że w momencie, kiedy zaczynamy realizować swoje marzenia, to inaczej płynie energia. Zaczynamy patrzeć, że ojej, to wszystko jest możliwe. Zaczynacie rosnąć, zaczyna się podnosić Wasza wibracja emocjonalna, zaczyna rosnąć Wasze spojrzenie na świat, problemy, które się Wam wydawały kiedyś, łomatko, wiecie, jak to dawniej było, problem jest, czy zdam maturę, rok po maturze, co to za problem? I tak samo jest z firmą, nie? Że o matko, to jesteś się dawało wielkim problemem, ty już na tyle urosłaś, że wiesz, że to jest właściwie standard, teraz masz inny, w cudzysłowie, problem, czy inną sytuację. To sprawia, że możemy wyrosnąć z pewnych związków, możemy wyrosnąć z pewnych przyjaźni. Ja osobiście straciłam przyjaciółkę, z którą byłam bardzo, bardzo mocno związana, czy straciłam, ona nie chciała mieć ze mną nic wspólnego. I powód był taki, że w momencie, kiedy jej wizja świata była taka sama, od zawsze, i ona była, czy jest osobą, która mówiła, że chce to zmienić, ale w sumie niczego nie zmieniała, a ja zaczęłam rosnąć, zaczęłam podróżować, zaczęłam mówić, opowiadać, no jak byłam w Londynie, to coś tam, nie dlatego, że się chwalę, ale dlatego, że tak wygląda moje życie wygląda tak, że podróżuję, moje życie wygląda tak, że się uczę, że pracuję z olejkami eterycznymi, że mam pracowników, że robię podcast, to jest moje życie.
I w pewnym momencie ta dziura pomiędzy nami była tak duża, że pomimo, że ja z mojej perspektywy byłam pewna, że słucham jej i jestem dla niej, i w większości starałam się mówić o niej, nawet nie o mnie, bo nie mam potrzeby mówienia o mnie milion razy. Czasami też sobie chcę odpocząć z ludźmi z rodziny, nie kończę mówić cały czas o swojej firmie. To ona nie była w stanie unieść tego, że moje życie jest tak inne, że jak gdzieś jeżdżę, gdzie podróżuję, stwierdziła, że chwalę się cały czas, natomiast nie, to po prostu jest moje życie i moje życie stało się dramatycznie inne i moja przyjaźń przez to po prostu się rozwiązała. Bardzo długo to przeżywałam, nie mogłam się z tym pogodzić, ponieważ jestem bardzo lojalną osobą, jeśli chodzi o przyjaźnie, nie o koleżeństwo, bo koleżeństwo może mieć bardzo dużo, ale mówię o głębokie przyjaźnie. Trochę mnie to kosztowało i to była cena mojego rozwoju osobistego. Po prostu. I mam przyjaciółki, z którymi się bardzo dobrze do tej pory spotykam, świetnie się dogadujemy, ale weźcie pod uwagę, że jak zaczniecie rosnąć, część ludzi zostanie za wami. Może tak się zdarzyć. I to nie znaczy, że oni coś robią źle, że my jesteśmy, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, bo każdy ma prawo wybrać ścieżkę swojego życia i to, co mu odpowiada. Koniec, kropka. Ja sam się spotykam z osobami uduchowionymi, które mówią, o, to jest duchowość, my to się wyzbywamy ego, nie to, co ci ludzie, co żyją w tamtym świecie 3D. Guzik, prawda, każdy ma prawo sobie żyć tak, jak chce i jak ktoś patrzy na kogoś z góry tylko dlatego, bo jest bardziej uduchowiony albo szybciej się rozwija i tak dalej, to daj wam gwarancję, że się wystarczająco dobrze nie rozwiną. Jesteśmy tylko za siebie odpowiedzialni. I każdy ma prawo zostać w takiej energii emocjonalnej, w takiej wibracji, na takim poziomie osobistym, zawodowym, jak się mu to żywnie podoba. Nie ma z tym nic gorszego, nie ma z tym nic lepszego. Natomiast w momencie, kiedy zaczniecie wchodzić na większe wibracje, bardziej się rozwijać, to zobaczycie, że niektóre rzeczy będą się zamykać, inne będą się otwierać. I to mnie do kolejnego tutaj punktu prowadzi, że jest super, super ważne, żeby po prostu być okej ze zmianą. Będziecie się zmieniać, wasze przekonania będą się zmieniać. Coś, co powiedziałyście, nigdy tego nie zrobię. Ja na pewno będę wyjątkiem. Ja na przykład miałam taką wizję, że nigdy w życiu nie będę nic robić w Excelu. Excel, mi to jest niepotrzebne. Ja jestem tutaj wolnym duchem, nie chcę żadnej struktury, nie będzie mówił, co mam robić. Po czym się okazało, że przez 2 miesiące miałam planowanie z piekła na kartce. I teraz wiedziałam, że Excel to jest całkiem fajna rzecz, nie? To jest oczywiście maleńki przykład, ale nigdy nie mówcie nigdy, bo różne rzeczy się zdarzają. Naprawdę. I mnie firma nauczyła, że wszystko się zdarza. Autentycznie. Wszystko, wszystko się zdarza. Wszystko się może zdarzyć. Tak po prostu. I siódma rzecz, teraz tak myślę, że zrobimy o tym osobny podcast, więc powiem wam troszeczkę o tym, jak używałam hipnozy, żeby sobie z tym poradzić. Tak, więc tak wrzucę to do koszyczka tylko, ok? To jest, jeśli chcecie zarabiać, mieć firmę, czy robić cokolwiek związanego z przepływem gotówki, a jeśli chcecie mieć jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje w świecie, to jest duża szansa, że będziecie potrzebować do tego pieniędzy. Pieniądze to jest takie narzędzie, które napędza naszą wizję, napędza maszynę biznesową, że tak to ujmę, to jest taka energia. Fizycznie jest to energia, która nam pozwala działać i się rozwijać. Jak to się mówi, jeśli człowiek jest głodny, to nie myśli o filozofii. I to jest prawda. To jest prawda. Trudno jest być głodnym i myśleć o rozwoju. Bądźcie bardzo, bardzo ostrożna co do tego, jakie macie historie co do pieniędzy. Powiem wam o tym w następnym odcinku, ale podawałam wam przykład moich rodziców, że dla nich im więcej pieniędzy, to tym większy problem. Jest takie opowiadanie na przykład, że im więcej, takie powiedzenie, że im wyżej ktoś pójdzie, tym niżej spadnie. I ja to miałam długo w swojej głowie, że z jednej strony chciałam zarabiać więcej, ponieważ chciałam mieć większy zespół, więcej ludzi, którzy mi pomogą, właśnie więcej ludzi mi pomogą, ja mogę częściej robić podcasty, mogę robić to, co kocham, w czym jestem dobra, w czym jestem świetna, a nie na przykład siedzieć w tym przysłowiowym Excelu, nie? Ale z drugiej strony, jak masz historię, że im więcej masz pieniędzy, tym większy masz problem. Im więcej pieniędzy, tym większe ryzyko. I to jest prawda. Im więcej pieniędzy, na przykład, tym więcej trzeba płacić podatków. Byście się zdziwili, jak dla wielu osób to jest problem. Znam wielu przedsiębiorców, którzy mają firmę i po prostu mówią, o nie, musiałam zapłacić tyle i tyle podatku i ja też należałam do tych osób, bo nikt nie lubi oddawać pieniędzy państwu. Ale prawda jest taka, że jest to część gry biznesu.
Jeśli masz biznes, który się rozwija, jeśli nie robisz tego nielegalnie, jesteś jakimś mafiozem i nie wyciągasz, nie wiem, pieniędzy do raju podatkowego, będziesz płacić podatki. I jeśli chcesz zarabiać pieniądze, ale równocześnie nie chcesz płacić podatków, bo myślisz sobie, po co mam zarabiać pieniądze, mam płacić podatki, to zgadnij, jak ci się będzie chciało zarabiać pieniądze. Wiele osób też wierzy, że pieniądze są brudne, że jeśli robimy coś, że powinniśmy pracować, że na przykład jeśli coś robimy dobrego, to to powinno być darmowe. Czuję się źle, prosząc o pieniądze. Jest wiele dziewczyn, które znam, też do nich należałam, które mają olbrzymią wiedzę i mogą pomóc wielu, wielu osobom, ale ponieważ nie zarabiają, nie stać ich na pomoc taką podstawową, to zgadnijcie co? Nie zarabiają, nie robią tego i osoby, które mają pieniądze, chętnie by z tego skorzystały, nie korzystają z ich usług, po prostu. Nie wiedzą nawet, że te dziewczyny istnieją, że mogłyby im pomóc. Ponieważ to te same dziewczyny boją się zarabiać pieniądze. Boją się, że w tym momencie to będzie komercyjne, albo nieautentyczne, albo nie fair. Ja pamiętam, jak założyłam firmę, jak wiecie, ja 10 lat, łącznie 10 lat, czy 11 już teraz prowadziłam bloga, więc 5 lat miałam bloga, zupełnie darmowego, jak byłam studentką, i utrzymałam się ze stypendiów i jeszcze mi mój partner pomagał ówczesny, więc mieszkaliśmy sobie tam w dość fajnych warunkach. To oczywiście, że miałam masę czasu, żeby pracować za darmo. Miałam masę czasu, ponieważ nie musiałam zarabiać. Proste, nie? I kiedy zaczęłam prowadzić firmę i okazało się, że są wydatki, są podatki, są rzeczy, które muszę zrobić, a nie chcę. Jest coś takiego jak księgowość, za którą trzeba zapłacić, a właściwie zdarzy się przeinwestować. A zdarza się coś tam jeszcze po drodze, więc zdarza się wiele, wiele różnych sytuacji, to oczywiście zaczęłam większą wagę przywiązywać do tego, żeby mikstury, które mamy, trafiały do ludzi, których potrzebują, żeby po prostu prowadzić biznes, a nie agencję charytatywną. Może kiedyś będę miała fundację, nie mówię, że nie, natomiast niespodzianka, niespodzianka, jeśli ktoś prowadzi fundację, fundacja również potrzebuje pieniędzy do prowadzenia, więc to taka dygresja. I też wiele fundacji sama wspieram co miesiąc, prywatnie, robię im przelewy, ponieważ wiadomo, między innymi Polską Akcję Humanitarną, z tego względu, że po prostu również potrzebują gotówki, ktoś musi to robić, tak? I słuchajcie, pamiętam, dostałam takiego maila, że Klaudyna, ja jestem tobą rozczarowana, bo ty już nie robisz za darmo, ale to, co robisz, to jest biznes. I powiem Wam, że ja się poczułam taka zawstydzona trochę, że no może rzeczywiście, że może to nie jest autentyczne teraz, to nie jest szczere. Wow, poczułam się zawstydzona. I w momencie, kiedy poczułam się zawstydzona i złapałam tą historię, to pomyślałam sobie, tak, ale to co robię, to jest biznes. To jest biznes, który umożliwia mi jeżdżenie na konferencje po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Takie są koszty konferencji biznesowych czy aromaterapeutycznych. To jest biznes, który pozwala mi mieć topowe studia. To jest biznes, który pozwala mieć topowe książki z danej dziedziny. I na przykład właściwie jestem jedyną osobą w Polsce, która potrafi zajmować się infekcjami intymnymi. Dlaczego? Dlatego, bo było mnie stać na to, żeby wyłożyć 30 tysięcy i pojechać na zaawansowany kurs dla aromaterapeutów klinicznych. Dlaczego? Dlatego, że mam biznes. Więc tak, prowadzę biznes, to jest spoko. Im więcej, im bardziej on się rozwija, tym więcej różnych inicjatyw, też inicjatyw pro bono mogę wspierać. Tak jakby chociażby Polską Akcję Humanitarną, gdzie normalnie po prostu by mnie na to nie było stać, żeby to zrobić na takim poziomie, jak to robię teraz, nie? I łapcie te rzeczy związane z pieniędzmi. Bo jeśli ty wierzysz w środku, że zarabianie pieniędzy sprawia, że jesteś złym człowiekiem, jesteś nieautentyczna, zarabianie pieniędzy jest niebezpieczne, zarabianie pieniędzy równa się płacenie podatków, równa się wycinek, równa się tracenie energii. Im więcej zarabiasz, tym więcej możesz stracić. To jak ty będziesz prowadzić tą firmę? Jak? Zwłaszcza, że rzeczywiście się zdarza, że możesz stracić, rzeczywiście się zdarza ryzyko. Jeśli ty się boisz zarabiać, boisz się wyceniać swoje umiejętności, swoje produkty, swoją wiedzę, bo ludzie cię będą oceniać, tak w tym przypadku historii, którą wam powiedziałam, to jak zamierzasz prowadzić firmę i się w tym odnaleźć? To nie jest tak jak na etacie, że ktoś przyjdzie i powie, dobra praca, pracowałaś 8 godzin, byłaś przez 8 godzin zmęczona, czy tam widzę, że dobrze wykonałaś od 8 do 16, to jest twoja wypłata. No nie ma wypłaty. Wypłata jest wtedy, kiedy ty zapewnisz wystarczająco dużo tego gotówki dla swojego biznesu. Wtedy jest wypłata.
I daj wam gwarancję, że najpierw się płaci pracownikom, potem się płaci sobie. Ja od niedawna zaczęłam sobie dopiero wypłacać, co jest generalnie ok. Ale jeśli prowadzisz biznes, chcesz pracować niezależnie, chcesz robić coś, na co masz wpływ, to równocześnie musisz się nauczyć, że nikt nie będzie patrzył na to, ile ty nad tym pracujesz. Możesz pracować 23 godziny. To nikogo nie obchodzi. Jak ja na przykład robię macerat dziurawcowy, wkładam tam masę pracy, bo robię go taką tradycyjną metodą, jest to macerat na nerwobóle, sami zbieramy ten dziurawiec, w ogóle mamy specjalną technikę robienia jego, ale myślisz, że kogoś tak naprawdę to obchodzi? Ile tam jest pracy włożone? Nie. Ludzie u mnie go zamawiają, bo mi pomaga na nerwobóle. I naprawdę to nikogo nie obchodzi, czy ja go robiłam 500 godzin, czy go robiłam 30 sekund. Akurat ten macerat się robi długo i to jest jeden z powodów, dla którego tak fajnie działa. Tak jest w każdym innym biznesie. Nikogo to nie będzie obchodzić, że jesteś dobrym pracownikiem dla swojego biznesu, że ciężko pracujesz, że pracujesz po 60 godzin tygodniowo albo więcej, że się zamartwiasz, że wypruwasz sobie żyły, że jesteś ciągle zmęczona, sfrustrowana, że kosztuje cię to życie emocjonalne i towarzyskie. Nikogo to nie obchodzi. Jedyną osobą, którą powinno to obchodzić, jesteś ty. Bo to ty jesteś twórcą swojego życia, swojej wizji, swojego sukcesu, cokolwiek to znaczy. Ludzie chcą sukces, a nie wiedzą, co to znaczy. Tak naprawdę chcą się czuć bezpiecznie. To są troszkę dwie inne rzeczy. Ty jesteś za to odpowiedzialna. I jak się pościelisz, tak się wyśpisz. Jeśli będziesz wdzięczna za to, co tutaj masz, już teraz. Jeśli będziesz wyszukiwać historię, które cię trzymałam w własnej głowie. Jeśli znajdziesz czas, żeby odpoczywać w strategiczny sposób. Jak nie wiesz, jak są odcinki podcastu poprzednie, gdzie podawałam konkretne techniki, w jaki sposób odpoczywać strategicznie. Jeśli będziesz wiedziała, że to jest ważne, bo jeśli jesteś wdzięczna, jeśli odpoczywasz strategicznie, to masz w końcu przestrzeń, żeby zobaczyć, co jest nie tak. Jeśli będziesz osobą, która zamiast narzekać, twierdzi, próbuje, albo jesteś osobą, która będzie bardzo świadomie uczyć ze swoich błędów, to będziesz mieć fajne życie, będziesz iść do przodu i tak dalej. Ale to jest tylko twoja odpowiedzialność. Nikogo to nie obchodzi. Naprawdę. I mówię o tym dlatego, że tworzenie własnej wizji, własnych marzeń, własnej firmy, własnej nawet ścieżki kariery w obrębie jakiejś organizacji, czy nawet jakiegoś rozwoju osobistego, w sensie, że chcę być matką, która zachowuje się tak i tak, która będzie wsparciem dla swoich dzieci. Każdy z nas ma jakieś swoje malutkie, malutkie cele. I to może być piękna przygoda, ale traktujcie to jako przygodę, na którą trzeba się przygotować, jako element, gdzie czasami się zejdzie ze ścieżki, czasami jesteśmy zmęczeni, czasami zrobimy kilka kroków do tyłu. Ważne, gdzie jest nasza ta gwiazda polarna. I jeśli się trzymacie tej gwiazdy polarnej, czegoś, co was napędza, jakiegoś światła, które jest w środku i jesteście gotowi, gotowe, to, co was potrzebuje ściągać, kolejną warstwę z siebie, uczyć się bez względu na dyskomfort, bez względu na to, co się dzieje, zrobić pierwszy krok, kiedy nie wiecie, gdzie was ta ścieżka prowadzi, to jest to naprawdę super ride. I czasami są, wiecie, górki i doliny, natomiast ja mam z własnego doświadczenia, że jestem super, super wdzięczna za to, gdzie jestem teraz. Gdyby ktoś mi powiedział, jako studentce jeszcze, słuchaj Klaudyna, w ogóle, jakby ktoś mi w liceum powiedział, że mnie będzie stać, żeby sobie codziennie, jeśli oczywiście chcę, jak jestem w Krakowie, że sobie chodzi do restauracji i jeść kawę. Boże, jeść ciasteczko z kawą. To bym go wyśmiała. Powiedziała, nie, może raz na miesiąc to się zdarza. Jakbym powiedziała sobie jako studentce, że pojadę do Kalifornii, będę miała mentora biznesowego, albo że będę się uczyć od najlepszych, to creme de la creme w ogóle na świecie, aromaterapii klinicznej, bez żadnych grantów, bez proszenia się kogoś o jakieś dodatkowe pieniądze, co oczywiście też jest moją historią, bo dla mnie to jest też proszenie się dla pieniądza, ale może niekoniecznie, to jest prawda, może to jest inwestycja, więc też mam dużo tych historii w głowie, które mnie jeszcze zatrzymują, jak widzicie, ale je łapię jeden za drugim. Ja bym ktoś powiedziała, to bym po prostu nie uwierzyła. Ja bym ktoś powiedział 5 lat temu, że teraz właściwie to, na czym to się będę zastanawiać, to będziemy się zastanawiać nad skalowaniem zespołu, nad tym, jakie cechy powinien mieć menadżer produktu, co fajnego zrobić w moim zespole, jak talenty rozdysponować, że będziemy sobie robić wyjazdy, takie wyjazdy szkoleniowe, gdzie będziemy sobie rozpoznawać testy osobowości, bo to jest fajne. To również bym nie uwierzyła. Powiedziałabym nie. Nie, ty nie jesteś po ekonomii, ty tego nie wiesz, to jest dla innych, to nie jest dla ciebie. A w momencie, kiedy zaczął się robić ten pierwszy krok i następny, i następny, i następny, okazuje się, że jesteś w połowie drogi
I okazuje się, że za tą małą górką jest kolejna i kolejna i kolejna. I to jest podróż zwana życiem. Naprawdę. I mamy niewiele podróży w życiu, które możemy wykonać, wykorzystać. Dla mnie tą podróżą to jest prowadzenie firmy. Aktualnie oczywiście. Dla innych to może być praca w fundacji, to może być macierzyństwo, to może być klasztor. Są przeróżne, przeróżne podróże. Jedno jest pewne, każdy z nas ją ma i każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją ścieżkę. I to jest, ja czasami się nie mogę doczekać, co będzie jeszcze. Dawniej się martwiłam, też się nie mogę doczekać, bo to jest niesamowite, jak rzeczy zaczynają się dziać, czasami w przerażająco szybki sposób, w momencie, kiedy robimy gdzieś ten pierwszy kroczek. I dlatego też jest super ważne, żeby być wdzięcznym tutaj, żeby być wdzięcznym tu i teraz, bo może nawet nie jesteśmy w stanie same przewidzieć, co jeszcze nas fajnego czeka. Może marzymy tak malutko, malutko. Może to, czego się teraz boisz, albo co byś chciała mieć, to jest taki ułamek tego, co wszechświat, co życie ma dla ciebie, kiedy zaczniesz brać odpowiedzialność za siebie, za swoje mocy, za swoje marzenia i za swoją ścieżkę. Czego ci gorąco, gorąco życzę. Jak zwykle zapraszam Was na Instagrama, czytam wszystkie wiadomości, klaudyna.hebda, więc zapraszam Was serdecznie. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, by o tym troszeczkę więcej mówić, że w przeciągu kilku tygodni będziemy planować, znaczy planujemy, będzie, nie będziemy planować, co to jest w ogóle za tekst, będzie taki warsztat prowadzony przeze mnie, zupełnie darmowy, dotyczący tego, w jaki sposób włożyć więcej wdzięczności do naszego życia, tak żebyśmy miały odwagę do rozwijania się i do realizacji swoich własnych marzeń i co za tym idzie, żebyśmy mogły robić jeszcze, żebyś miał jeszcze bardziej ambitne cele, żebyś wychodził ze swojej strefy komfortu i były przykładem dla innych, dla naszych najbliższych, co dla nich jeszcze jest możliwe. Bo w momencie, kiedy my się stajemy lepszymi osobami, to nasze dzieci, nasi małżonkowie, ludzie, nasi przyjaciele zaczynają widzieć, że ta osoba, przeciętna osoba, którą znam, ale ta osoba zaczyna się tak szybko rozwijać, może ja też mogę. Dla mnie to jest super ważne, dlatego też robię te podcasty, dlatego się z Wami dzielę. Mam nadzieję i wiem, że kiedy chociaż jedna rzecz zaskoczy, to zobaczycie, że zacznie zmieniać się Wasze postrzeganie świata i kiedy zacznie się zmieniać Wasze postrzeganie świata, to zaczniecie mieć lepsze efekty w swoim życiu, czy to osobiste, czy finansowe. Do czytania, do usłyszenia. Ja mówię jeszcze do czytania, bo przez długi czas, jak wiecie, byłam blogerką. Wpadajcie na klaudyna.hebda, na Instastory. Jak zwykle proszę, dzielcie się podcastem, dzielcie się dobrem z innymi. Jeśli czujecie intuicyjnie, że jest ktoś, kto tej wiadomości potrzebuje, nad którym może teraz jest taka czarna chmura, albo kto potrzebuje, czasami jest tak, że trzeba, wiecie, lekkie skrzydło motyla przyleci i to jest to, co u kogoś zatrybi i to jest to, co spowoduje lawinę zdarzeń, to oczywiście podrzućcie podcast dalej. Trzymajcie się ciepło, świećcie swoim światłem, nieście dalej dobro. Do czytania, do usłyszenia. Hej, hej! Cześć! Targają Tobą emocje i wybuchasz złością na najbliższych? Jeśli masz już dość poczucia winy i mówienia sobie uspokój się, tylko po to, żeby za chwilę wrócić do punktu wyjścia i jak wydaje Ci się, że zrobiłaś już wszystko, żeby sobie wytłumaczyć, że to jest bez sensu tak reagować, ale to nadal nie działa i czasem myślisz sobie, że im bardziej próbujesz, to tym jest gorzej, to znaczy, że nie masz działającej strategii rozbrajania emocji. Widzisz, większość osób, które nie panują nad złością, kręci się w kółko, bo nie wiedzą, w jaki sposób mózg wytwarza silne emocje i co ważniejsze, jak wykorzystać tę wiedzę w codziennym życiu, żeby przestać wybuchać. Dopóki nie zaczniesz sama tego robić w codziennym życiu, to cała wiedza nie jest nic warta. Dlatego stworzyłam darmowy mini kurs, jak radzić sobie ze złością, z którego dowiesz się, jaka jest prawdziwa przyczyna złości i jak zacząć ją kontrolować. Kurs możesz pobrać z mojej strony za darmo. Wystarczy, że wejdziesz na stronę klaudynahebda.pl/spokojna. Jest dla Ciebie, jeśli chcesz ogarnąć złość, wyjść ze swojej głowy, cieszyć się życiem i być jak najlepszym wsparciem i przykładem dla ludzi, których kochasz.
Żeby się zapisać, wystarczy, że wejdziesz na stronę klaudynahebda.pl/spokojna. Do zobaczenia.